kierowany jest do dwóch grup seniorów. Z jednej strony kierujemy go do istniejących rad seniorów, więc w tym przypadku mamy taką nadzieję, że wsparcie, które seniorzy i istniejące rady seniorów otrzymają od nas, pomogą im rozwinąć skrzydła. Mogą im zdobyć wiedzę, umiejętności takie, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby seniorów w swoich gminach, w których działają jako rady seniorów. Z drugiej strony drugą grupą odbiorców są seniorzy, gdzie w gminach, gdzie jeszcze nie ma rad seniorów. I tutaj my proponujemy im taki rodzaj wsparcia, który pomoże im te rady założyć. Mamy nadzieję, że efektem będą 4 nowe rady seniorów. W celu, żeby to było możliwe, dostarczamy seniorom wiedzę, umiejętności podczas szkoleń i różnych innych form wsparcia oraz pomagamy im przygotować procedurę powołania takiej rady seniorów. Seniorzy w różnych miejscowościach mają różną sytuację i nie jest też na pewno tak, że każda z nich ma taki sam poziom wiedzy, umiejętności. Każde osoby w nich zasiadające, czy też aktywni w ogóle seniorzy, mają różne kompetencje, niekiedy większe, niekiedy mniejsze i to naprawdę myślę, że kluczowe to jest to zindywidualizowanie wsparcia. Musimy przekonać nasze społeczeństwo obywatelskie, że jak masz radę, szczególnie seniorów, to masz wpływ. A żeby mieć wpływ, trzeba mieć również pewne kompetencje. Nie wszyscy jesteśmy przygotowani do działań w radach merytorycznych, a szczególnie w radach seniora. I nie wszyscy seniorzy zdają sobie sprawę, że posiadają tak bogate doświadczenie, że mogą służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i mogą służyć polepszeniu poziomu życia seniorów w województwie podlaskim. To spotkanie przybliżyło mi w ogóle, jakie są cele, zadania rady, jak organizować, kogo włączyć do działań rady, jak układać, powinna współpraca, z kim współpracować. I no, dla mnie to było szkolenie bardzo takie dobre, inicjujące, dużo wiedzy, po prostu dużo skorzystałam z tego szkolenia. Dużo nauczyliśmy się, przede wszystkim współpracy, integracji. Chcemy to wcielić się w działanie, w życie, żeby po prostu nasze środowisko senioralne mogło razem współpracować i tworzyć wspólne działania dla miasta Augustowa. Radość niech mieszka w naszych sercach, uśmiech niech będzie na twarzy. No i czy młody, czy stary, śmiej się, jutro będzie lepiej. Już mieliśmy spotkanie z innymi gminami, gdzie nie ma gminnych rad seniorów i oni przyjechali nas podpatrywać, naszą działalność i w tym roku też planowane jest takie spotkanie z innymi gminami, które też by chciały stworzyć taką radę i popatrzeć, jak my działamy. Senior, człowiek starszy nie jest wykluczony, może coś zrobić nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Rada seniorów jest jak najbardziej jest potrzebna. Widzimy to po naszych spotkaniach i Uniwersytetu Trzeciego Wieku i po spotkaniach Aktywni 50+. Fakt, że przychodzą same panie, które kobiety w większości, ale też jakby zachęcamy do współpracy i do pracy panów, ale widzimy i te panie, i my wszystkie obserwujemy, ile jest potrzeb osób starszych. Myślę, że Rada Seniorów będzie doradzała burmistrzowi, bo ja już sama osobiście rozmawiałam z burmistrzem na temat tej Rady Seniorów i myślę, że burmistrz będzie brał nasze wszystkie uwagi pod uwagę. W listopadzie pewnie sfinalizujemy sprawę do końca, także jesteśmy dobrej myśli. Bardzo nam na tym zależy, jak zapewnia pan burmistrz, mu też zależy na tym, żeby to jak najszybciej powstało. A w tej chwili, no to w tej chwili czekamy.
Pojechaliśmy do Gdyni, pojechaliśmy do Warszawy, do Pruszkowa i tam nam pokazali, co mogą i byśmy chcieli to samo zrobić. Pojedyncze działania są ważne, ale one mogą trafić na opór. Opór się łatwiej pokonuje wspólnie. To jest pierwsze. Druga rzecz, w Supraślu, co wszyscy zresztą wiedzą, poza rdzennymi mieszkańcami tego miasteczka jest coraz więcej ludzi z różnych stron kraju, z różnych stron, w tym z Białegostoku, którzy tu przyjeżdżają, no jakby to powiedzieć, na emeryturę. Kończą pracę zawodową, tu mieli dacze, tu mieli domy, tu mieli coś tam jeszcze i po prostu tu osiadają. No, czy nie warto ich wykorzystać? Białostocka Rada Seniorów, podobnie jak wszystkie Rady Seniorów w Polsce, są takim ciałem inicjatywnym, opiniującym i doradczym dla władz miasta. I to jest zadanie Rady. Mam czasami takie wrażenie, że niektóre rady idą w pewne szczegóły i próbują wykonywać to, co wykonują organizacje pozarządowe zajmujące się seniorami. Chcieliśmy uczestniczyć w tym projekcie po to, żeby poznać, jak działają inne rady seniorów w Polsce, żebyśmy w skali krajowej nie wypadli źle. Wizyta studyjna była zorganizowana dla części rad seniorów i grup inicjatywnych, które biorą udział w naszym projekcie. I pojechaliśmy przede wszystkim w takie dwa główne miejsca. Pierwsze miejsce to była Gdynia, ponieważ jest to miejsce i miasto wzorcowe pod względem polityki senioralnej w Polsce. A drugie miejsce to był Pruszków, ponieważ to była mniejsza miejscowość pod Warszawą, gdzie świetnie działa Rada Seniorów. Chcieliśmy też pokazać naszym uczestnikom projektu, że Rada Seniorów może działać w mniejszej miejscowości również bardzo dobrze. Odwiedziliśmy również Warszawę, gdzie Towarzystwo EUM opowiedziało nam o międzypokoleniowych działaniach, ponieważ wydaje nam się, że w polityce senioralnej takie nastawienie na działania międzypokoleniowe są istotne. Każda grupa otrzymała od nas tak zwany bon edukacyjny w wysokości 1500 zł i to, na co przeznaczyła ten bon, w dużej mierze zależało od lokalnych potrzeb, które miała dana grupa. Część grup zdecydowało się również na to, żeby utworzyć na przykład ulotki lub też takie informatory na temat rad seniorów. Była to na przykład grupa czy w Kolnie, czy w Bielsku Podlaskim, czy również w Augustowie. I tam powstały też w sposób taki oddolny, to raczej grupa przygotowywała teksty razem z szkoleniowcami od nas. I dzięki temu też będą to materiały, którymi będą pracować w przyszłości. Udało się już zainicjować takie bardzo ogólne spotkania wśród mieszkańców, tak jak na przykład było w Supraślu, gdzie na sali było ponad 100 osób, był burmistrz, byli radni. I była to już też rozmowa na ten temat, jak Rada Seniorów może funkcjonować w takiej gminie. Bardzo ważne jest to, że wyłonili się też liderzy czy też liderki w tych lokalnych środowiskach, bo z mojego punktu widzenia jest to bardzo istotne. Jeżeli są takie osoby, które pociągną być może trochę mniej aktywnych, trochę mniej odważnych ludzi do tego, żeby powstała taka Rada Seniorów, to prawdopodobieństwo jej powstania jest zdecydowanie większe.